dostojne i piękne, ale też wyrachowane i bezczelne, mimo to cały czas budzą nasz podziw i sympatię. A mowa o kotach, które dzisiaj obchodzą swoje święto. Rasa nie ma znaczenia, ale my oczywiście mamy kota na punkcie kotów królewskich, a te można spotkać w opolskim zoo. Lwy Atos i Portos oraz tygrys Diego przyjechały do naszego ogrodu zoologicznego w minionym roku i jak widać dobrze się tutaj w tym nowym domu odnalazły. Lwy Atos i Portos to bracia. Jak widać bardzo lubią drzemki, wylegiwanie się, odpoczywanie, ale też nie mają nic przeciwko harcom na świeżym powietrzu. Można także dostrzec ich wspólne zabawy, takie braterskie pojedynkowanie się. Kto jeszcze nie miał okazji, żeby zobaczyć te piękne, majestatyczne zwierzęta w naszym ogrodzie, to oczywiście cały czas ma taką możliwość. Zapraszamy, ale to nie jedyne koty, które można spotkać w naszym ogrodzie, ponieważ w opolskim zoo można zobaczyć także żbichy, gepardy, jaguary, czy też rysie karpackie. 17 lutego to dzień, w którym świętują wszystkie koty. Zadbajmy o tych naszych domowych milusińskich, ale też nie zapominajmy o tych kotach, które nie miały w życiu tak dużo szczęścia, o kotach bezdomnych, porzuconych, bo one także zasługują na naszą uwagę i pomoc.